pastor, witam Państwa. Przyszło mi przedstawić temat związany z budową bloków 5 i 6 w elektrowni Opole. Prezentacja powstała na szybko, bo miałem mało czasu, żeby się przygotować do przedstawienia. Będzie bardzo ogólnie. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem i pokrótce przedstawię od założeń technicznych poprzez realizację w mniejszym zakresie rozruch, ochrony środowiska. Oczywiście wszystko są to założenia techniczne, kontraktowe. Więc do przodu. Na wstępie chciałem powiedzieć tylko o tym, kiedy została podpisana umowa, czyli to jest 15 lutego 2012 roku z konsorcjum firm Rafaco, Polimex, Mostostal Warszawa, dwa bloki energetyczne. Jak widzimy w formule EPC. Ta formuła EPC nie jest taką typową formułą EPC, bo tutaj zamawiający zastrzegł sobie wiele kwestii związanych z zatwierdzaniem i do uzgodnień przedstawianych projektów wykonawczych dla inwestycji. Czyli od projektu wstępnego do projektów wykonawczych podlega to cały czas opiniowaniu, a wręcz zatwierdzaniu dokumentacji. Polecenie na rozpoczęcie prac, tak jak widać, 31 stycznia 2014 roku, 2 lata. Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, zawirowania związane z pozwoleniem środowiskowym i z odwoływaniem się środowisk związanych z ochroną środowiska, czyli firm ekologicznych. Proces odwoławczy 2 lata. Cele rozbudowy elektrowni Opole, oczywiście zwiększenie mocy wytwórczych w grupie. Zwiększenie mocy zainstalowanej o 1800 brutto, zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej 12 tera na rok. Z tego co obserwowałem, to różnie przedstawiamy. Mamy 12 i w zależności od firmy widzę, że jest to powyżej 6 tera blok na w odniesieniu do roku. Obniżenie jednostkowej emisji CO2 z elektrowni, ujmując w odniesieniu do bloków 1-4 istniejącej elektrowni z poziomu około 1 tony do poziomu 0,75, o czym tutaj pan prezes z Taurona też o tym wspominał, że te osiągnięcie 550 na razie jest to nie do osiągnięcia. Jest to poziom w przyszłości dotyczący sekwestracji chyba CO2. Szacunkowe zużycie węgla jest to około 4 milionów ton, czyli 2 miliony ton, powyżej 2 milionów ton na blok. Założenia techniczne, tu jest tak pokrótce oczywiście wymienione, jakie założenia były dla samej budowy bloków 5 i 6, bo nie dotyczy, nie są to całkowicie autonomiczne jednostki. Układ jest powiązany z instalacjami istniejącej elektrowni. Tak samo tu są zadania towarzyszące, na przykład budowa stacji uzdatniania wody została na nowo wybudowana, znaczy została nowa stacja wybudowana. Stara stacja, która była dla bloków 1-4, została, czy trwa demontaż tych instalacji. I ta nowa stacja obejmowała swoim zasięgiem oczywiście bloki 5 i 6. Są to tak zwane punkty styku pomiędzy istniejącą elektrownią a nowymi blokami, które są budowane. Dotyczy to tak samo kolektorów międzyblokowych, pary pomocniczej, instalacji PPOŚ i wielu innych części, w części elektrycznej oczywiście układów. Tu mamy z grubsza opisane węzłowo, że są to kotły przepływowe opalane węglem, pyłem węgla kamiennego w układzie przepływowym, jednociągowym, odbiór żużla. No, nowością są oczywiście układy katalitycznej redukcji tlenków azotu, czyli tak zwane układy SCR. Jest to nowość w energetyce. Nie mamy tu żadnych doświadczeń specjalnie z tymi układami. Będziemy obserwowali, jak to oczywiście się zachowuje. W dalszej części prezentacji pokażę mniej więcej, jak to wygląda redukcja przed SCR-em, za SCR-em. Bo tak jak tutaj przedmówcy mówili, że są jednak problemy z uzyskaniem wartości założonych projektowo. Turbozespół. Turbozespół jest typową turbiną dla takiej, dla bloku klasy 1000, czyli pięciokadłubową. Też oczywiście w dalszej części pokażemy.
Instalacja odsiarczania jest metodą mokrą, żadnych tu nowych wynalazków nie ma. Układ wody chłodzącej, oczywiście w obiegu zamiennym, zamkniętym, chłodnie kominowe, także do odprowadzenia oczyszczonych spalin do atmosfery, czyli nie budujemy już kominów, wszystko idzie przez chłodnie. Dalsza część to są oczywiście urządzenia odpylające, czyli elektrofiltry. Też tutaj są zastosowane, sprawdzone rozwiązania techniczne dostępne na rynku. Odpopielanie, odżużlanie, nic tu nowego nie ma. Wyprowadzenie mocy, układ 400 kV. Wyłączniki na przedpolu znajdujące się w elektrowni, wyłącznik generatora zastosowano. Układy elektryczne KPIA. Tu mamy plan zabudowy elektrowni. W części tej wyszarzonej są te istniejące, nie wiem, czy jest tam laser. Tu są części istniejące bloków 1, 4, widzimy 3 i chłodnia numer 2 istniejąca. I tu mamy odcięcie. Ja tylko tak przejadę po części tej istniejącej bloki, komin istniejący i część istniejących placów węglowych. Te kolorowo zaznaczone rzeczy to są nowe, wybudowane, związane z infrastrukturą bloków 5 i 6. Jak widać, place węglowe też są poszerzone, wydłużone. Chłodnia kominowa, chłodnie kominowe mamy takie dodatkowe place tutaj. Są to związane place z przeznaczeniem na ewentualną sekwestrację CO2 w przyszłości. Też w dalszej części powiem o ewentualnie przystosowaniu, czyli CCS Ready układu do ewentualnie takich rozwiązań. Ciekawostką może taką troszeczkę tutaj jest taki budyneczek, jak widzą Państwo z boku, są to warsztaty. W porównaniu do hali maszynowej jest to dość duży obiekt. Nie zakładamy, że nam się będzie wszystko zaraz psuło, ale jest na pewno przygotowany układ. Były tam, moi przedmówcy mówili o dużych zadaniach związanych z logistyką dostaw oleju lekkiego, opałowego. Tu w górnej części mamy układ zbiorników magazynowych, rampa rozładowcza. Dostawy się już odbywają, bo 13, czego nie ma w prezentacji, 13 doszło do rozpalenia pierwszych palników na bloku numer 5. Rozpaleniem rozpoczęliśmy oczywiście gorący rozruch bloku numer 5. Nad wyraz bardzo dobrze te palniki pracują i nie mamy jakichś zastrzeżeń do ich pracy. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Układ elektrofiltrów, kotłownia, maszynownia, tak jak pokazałem, i całe przedpole wyprowadzenia mocy. Całe przedpole, wszystkie wyprowadzenie, transformatory mamy. 3 transformatory, każdy na jedną fazę jest zabudowany. Z budynkiem GIS-400 z wyłącznikiem przedpolowym, wyprowadzenie, przedpole, linie blokowe. Układ pracuje już w zasilaniu podstawowym, czyli podane jest napięcie na blok 5. Dodatkowo tu jest układ rezerwowy 110, który też oczywiście pracuje i pracował już dużo wcześniej. Jesteśmy w przededniu podania napięcia, które ma się wydarzyć w grudniu. Podania napięcia już na układ podstawowy bloku 6 z linii ze stacji dobrzeń na układ 400 kV. Jeszcze krótko tylko odsiarczanie, instalacja oczyszczania spalin bezpośrednio przy chłodniach kominowych zabudowane. Nie ma magazynu gipsu, magazyn gipsu jest istniejący, do którego, który przyjmie tak samo gips z bloków 5-6. Jest jeden budynek dodatkowo zabudowany, to jest magazyn żużla. I z magazynu żużla dopiero będzie wywożony tutaj żużel. To tyle może, jeżeli... Parametry techniczne bloku, pokrótce, 900 MW brutto, 72 potrzeby własne, tak jak wspominałem, 2 miliony ton na rok węgiel, sprawność na poziomie około 45,5%, dyspozycyjność 88%. Wydajność maksymalnie trwała 2455. Temperatura pary świeżej, tak jak widać, porównywalna z wszystkimi innymi jednostkami, które tu były prezentowane, czyli 603 para świeża, 611 para wtórna i ciśnienie pary świeżej 26 MPa.
Minimum techniczne kotła jest na poziomie 35%, ale jest to minimum nieregulacyjne. Minimum regulacyjne to jest na poziomie 40%. Blok może pracować w zakresie w paśmie regulacyjnym 40-100%. Minimum techniczne można zejść do 35% bez używania palników olejowych. Tak dla porównania powiem tylko taką ciekawostkę, że elektrownie niemieckie do tego dążą, bo zostały zaprojektowane nie na takie minimum techniczne, oni mają 40%. Żywotność kotła 35 lat lub 200 tysięcy godzin. Przed chwilą była dyskusja, także mam nadzieję, że dostarczymy materiał do analiz, jak się będzie zachowywał układ, jak te pełzania będą wyglądały. Schemat technologiczny bloku, pokrótce, czyli kocioł na węglanie. Mamy młyny, 4 młyny, w podstawie pracują 3 plus 1, czyli jeden stoi w rezerwie. Są to bardzo duże młyny, niestosowane specjalnie. No widzę, że w Kozienicach też mają 4 młyny, ale generalnie w niemieckich elektrowniach nie stosują tego, z czym miałem do czynienia wcześniej. Tak dla porównania, średnica misy węglowej dla młynów stosowanych ma 2,9 metra, my mamy 3,20. Są to bardzo duże młyny, no i mają 3 pracować w podstawie. Jeżeli chodzi o parametry parowe, to już o nich wspominałem. Próżnia jest troszeczkę wyższa niż w Kozienicach, no blok wyższej mocy, więc się czymś musi różnić. Jedyne, co tu w schemacie się znalazło, to jest stacja uwzględniania wody. Ona oczywiście nie wchodziła w zakres inwestycji bloków 5 i 6. Została wybudowana jako zadanie towarzyszące, ale została tu uwzględniona. Powiem tylko o innowacjach, bo o tym tu była też mowa, jeżeli chodzi o chłodnię kominową. Do tej pory nie stosowano pomiaru temperatur bezpośrednio w zraszalnikach. No, zastosowano tu sporo pomiarów międzywarstwowych w zraszalnikach, żeby móc obserwować pracę chłodni i nadzór nad poszczególnymi strefami i pracą stref chłodni, więc zabudowano wiele pomiarów. 6 stref jest. W każdej strefie jest kilka pomiarów. Oprócz tego zastosowano wagi tensometryczne. Wagi tensometryczne mierzą wagę zraszaczy. Były swego czasu w starszych chłodniach problemy, na przykład z zarastaniem, więc na bieżąco będzie kontrolowana jakość i, że tak powiem, szybkość zarastania ewentualna zraszalników. Więc to z takich, powiedzmy, innowacji, które wprowadzono w obiegu. Układ, tak jak widać, spaliny, układ odazotowania spalin, czyli SCR, elektrofiltr, spaliny, układ ociaczania spalin i oczywiście opcja, układ sekwestracji CCS. Oczywiście przygotowany jest układ tylko pod kątem zabudowy podłączenia się do rurociągów wody chłodzącej. Są zabudowane już krótce na rurociągach, także do nich można w przyszłości przyłączyć rurociągi do układu wychwytywania CO2. I chłodnia kominowa jest dostosowana okno do odprowadzenia spalin z układu. Musi być dodatkowe okienko. Oczywiście okno jest zamurowane, nie widać tego, no, tak na żywo. Pozostały układ jest dość typowym układem tutaj, jeżeli chodzi o zabudowę wymienników, zbiornika, podgrzewaczy. Jedynie na regeneracji wysokoprężnej jest dodatkowo zabudowany tak zwany WP1 bis, który, że tak powiem, nie produkuje skroplin, tylko para przelatuje, traci przegrzew, oddaje w części swoją energię, płynie dalej do następnego wymiennika. 3 pompy wody zasilającej mamy. To są pompy o wydajności 33% z możliwością przeciążenia trwałego do 50%, czyli tak de facto mamy 3 pompy wody zasilającej 50%. Układ kondensatu głównego typowy, czyli wymienniki, regeneracja NP, instalacja oczyszczania kondensatu. Tu nic takiego specjalnego nie ma. Ochrona środowiska. Na początku od razu powiem, że bloki są zaprojektowane tak, by spełniać wymagania BAT.
Przepraszam. Tu może nie widać, nie wiem, ja nie widzę, więc Państwo też pewnie słabo widzą, ale będzie prezentacja dostępna, więc będzie można sobie zobaczyć właśnie, jakie są, to o czym mówiłem, na przykład dla NOX-ów. NOX-y, redukcja NOX-ów metodą pierwotną będzie na poziomie 350 mg na normalny metr sześcienny przed SCR-em. Za SCR-em ma być poniżej 80 mg na normalny metr sześcienny. Więc to będzie bardzo ciekawy parametr do osiągnięcia w kontekście tego, co słyszę tutaj, jakie doświadczenia są z kozienic. Zobaczymy, jak to będzie pracowało. Następnie na wylocie oczywiście emisja pyłu to jest 10 mg, poniżej 10 mg. To już jest taki standard. Dla bloków, akurat w konkluzjach BAD, dla bloków do 1000 MW to jest 10 mg, powyżej 1000 Enea pewnie wie, to jest poniżej 8. Także to w zależności jeszcze od mocy bloków, te wymagania środowiskowe są różne. Jeżeli chodzi o CCS, to już tu wspominałem wcześniej, przystosowanie, tu mamy opis przystosowania układów do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dla ewentualnej instalacji zabudowy. Na razie jest to kompletnie nierentowne i nie widać nic na horyzoncie, żeby można było taką instalację realizować. Nawet bogate państwa, które zamontowały typu Norwegia, to potwierdzają, że jest to nierentowne, zabudowane jest tylko, żeby sobie sprawdzić taki układ. W zakresie NOX-ów, to już mówiłem, redukcja pierwotna przed SCR-em. SCR pozwala nam na zabudowanie dodatkowej powierzchni. Została ta powierzchnia w ogóle SCR-a przewidziana na zabudowę dodatkowej warstwy, żeby można było zejść poniżej 50 mg na normalny metr sześcienny. Na razie nie ma takich wymagań, ale układ jest przystosowany. Znaczy przystosowany, może być przystosowany. W zakresie tlenku siarki, mokra i w zakresie redukcji pyłu. Tu jest akurat mały błąd, bo my mamy 2 × 50% wpisane. Układ jest przystosowany 2 × 60%, czyli każda nitka może pracować z wydajnością 60%. 2 minuty, więc się spieszmy. Parametry techniczne kotła, no to układ jest typowy, tutaj nie odbiega specjalnie od założeń, jakie były prezentowane z Jaworzna czy z Kozienic. Turbina pięciokadłubowa też typowa, sprawdzona, więc nie ma tutaj specjalnie tak samo, specjalnie nad czym się rozwodzić, to już Państwo słyszeli. Turbozespół, krótka prezentacja, jak on będzie wyglądał. Jak wygląda. No i jeszcze krótko o rozruchu. W naszym projekcie określiliśmy próby odbiorowe, tak zwany zimny rozruch, co one mają obejmować. Tutaj oczywiście, tak jak Państwo z Kozienic prezentowali, że odbiory zimny rozruch są realizowane bez czynnika roboczego. Nie zawsze to się tak da zrobić, bo trudno zrobić próby wentylatorów bez powietrza w próżni. Ale generalnie dopuszczono, że tak powiem, próby odbiorowe z czynnikami i tak to jest realizowane. Jedyna rzecz, która tutaj jest z czynnikiem, znaczy jedyna w części instalacji, to jest oczywiście instalacja czyszczenia i chemicznego trawienia kotła, która była w próbach odbiorowych robiona, tak jak widać. Wiele, tu już nie będę czytał tego, będzie dostępna prezentacja, jakie wymagania należy spełnić, żeby przez ten zimny rozruch przejść. No i rozruch bloku, tak jak powiedziałem, 13 listopada zostały rozpalone palniki olejowe, zaczął się gorący rozruch i będziemy testowali teraz oczywiście wszystkie kwestie związane z zakresem technologicznym, czyli na początek płukanie instalacji. Nie ma czegoś takiego już jak dmuchania typowej instalacji, o której może część energetyków wie, jak wyglądało kiedyś dmuchanie kotła. Teraz dmuchanie to się mówi o układzie zamkniętym do kondensatora. To się nazywa w części dmuchaniem, jest to płukanie instalacji. W układach elektrycznych też nie słyszałem nic na temat, a też będzie na pewno sprawdzany układ związany z blackoutami, z pracą na system wydzielony, z pracami wyspowymi. Będzie bardzo trudne to do zrealizowania i jest to bardzo trudny zakres spełnienia przez IRESP, który jest opisany w IRESP-ie.
to, o którym Pan prezentował, jeżeli chodzi o bloki gazowe z energopomiaru. Pomiary gwarancyjne mamy mieć zrealizowane przed próbą nieprzerwanej pracy. Także próba nieprzerwanej pracy jest ostatnim etapem rozruchu, potwierdzeniem pracy bloku. No i oczywiście po tym etapie zaczyna się przekazywanie do eksploatacji. I jeszcze krótka retrospekcja placu budowy na koniec. Tak wyglądał plac. Także dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo.